Hej, czołem. Słuchajcie, dzisiaj tematy filozoficzne, czyli pierwszy temat, czy NATO nam pomoże, czy NATO nas obroni i tak naprawdę w jaki sposób. I drugi temat, kto będzie bronił Polskę w razie W, w razie konfliktu zbrojnego, mobilizacji, w czasie wojny. No, zachęcam do komentowania oczywiście, ponieważ wasze komentarze być może wpłyną na to, co robią politycy. Bo to jest bardzo ważne, nie? Bo takie fajne pytania sobie dzisiaj zadajemy. A wiem, że kanał śledzi Ministerstwo Obrony Narodowej, także być może gdzieś tam ktoś pójdzie po rozum do głowy i zacznie myśleć. Temat pierwszy oczywiście. Czy na to nam pomoże? Oczywiście pomoże. Słuchajcie, to bez wątpienia nam pomogą. Tylko pytanie, w jaki sposób? Ponieważ wiele osób sobie wyobraża, że no jesteśmy w NATO i jeżeli tutaj nas Putin zaatakuje, no bo tak na dobrą sprawę wszyscy się boją tego Putina, wszyscy czują zagrożenie ze strony Rosji, czyli no z innych stron raczej obecnie nie ma zagrożeń, czyli lecimy na przykładzie Rosji. Rosja nas atakuje i NATO teraz wszyscy sobie wyobrażają, że teraz Wielka Brytania, Niemcy, Francja i oczywiście Ameryka tutaj przylecą śmigłowcami i czołgami wjadą, jakimiś transporterami opancerzonymi, zdesantują się i będą razem z nami walczyć, umierać za Unię Europejską, za NATO, za Pakt Północnoatlantycki. No nie do końca tak jest. Tutaj niestety trzeba zacząć myśleć i pewne wyciągać wnioski z tego artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który zaraz sobie przeczytamy i zwrócimy uwagę na pewne szczegóły, pewne słówka, które są tam zawarte. Wiem, że wiele osób o tym wie, ale wiem także, że wiele osób o tym nie wie, że to nie jest tak do końca, że zaraz jak napadną na Polskę, to zaraz wjadą czołgi z Ameryki, z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec, nie? I że będziemy razem walczyć o naszą jedność, nie? Także to nie do końca tak jest. Czytamy sobie artykuł i zwracamy uwagę na pewne bardzo ważne słowa i stwierdzenia w tym artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który właśnie mówi o tym, o tej pomocy. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. I tutaj słowo klucz, zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich. Napaść, czyli ktoś musi napaść nas. I to budzi kontrowersje w związku z tym, że tutaj są plany, politycy, nasi politycy ogólnie chcieliby wysłać Polskę na Ukrainę. I teraz pytanie, czy w odpowiedzi, jeżeli Putin na to uzna, że Polska napadła jego, wchodząc na Ukrainę i walcząc z jego żołnierzami, pośrednio czy bezpośrednio, i Putin w ramach odwetu wyśle nam jakieś rakiety na nasze terytorium. Czy to będzie napaść? Czy to będzie odwet? Czy to będzie reakcja Putina na nasz krok? Różnie mogą to zinterpretować. W NATO mogą to zinterpretować w ten sposób, że słuchajcie, Polaczki, no sami chcieliście tam wejść, dogadaliście się z Zełenskim, że tam wchodzicie i będziecie walczyć razem z Zełenskim, albo będziecie strzec granicy białoruskiej, niby, albo będziecie rozminowywać teren, niby, a tak naprawdę bierzecie udział w otwartym konflikcie, sami tego chcieliście, no to co się dziwicie, że Putin was atakuje? Także tutaj mogą nam w tym momencie nie pomóc uznać, że to nie była napaść, tylko działania odwetowe. Zgadza się? Tak mi się wydaje. No zależy, jak kto będzie to interpretował oczywiście. Czytamy dalej. Strony zgadzają się, jeszcze od początku, to żeby był cały kontekst, to nie jest długie. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. I dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanej na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie... Co to znaczy niezwłocznie? To jest dobre. Podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania. Czyli będą podejmowali działania niezwłocznie. Ile będzie trwało te niezwłocznie? Jeden dzień, dwa dni, tydzień czasu, 14 dni? To jest słowo klucz też. Niezwłocznie. Czyli
Od razu nam mówią, że od razu do nas nie przyjadą, jak ten Putin nas zaatakuje, nawet jeżeli nie pojedziemy na Ukrainę, nie wyślemy żołnierzy na Ukrainę, a gdzieś tam w przyszłości zdarzy się tak, że rzeczywiście Rosja będzie chciała rozwinąć swoje terytoria, zabrać jeszcze więcej niż tylko samą Ukrainę, czy tam zagrozi Łotwie, Litwie, Estonii, czy Słowacji na przykład, bo również, przypominam, Słowacja graniczy z Ukrainą, tak samo jak i my. Także niezwłoczne działania mogą być odebrane różnie, że tak powiem, nie? Dalej, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej. I to jest słowo klucz. Działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej. Tu nie ma napisane, że działania polegające na użyciu siły zbrojnej. A tak powinno być napisane, że w porozumieniu z innymi stronami podejmie działania polegające na użyciu siły zbrojnej. Tak powinno być zapisane. A tu jest napisane, podejmie działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z. Czyli pierwsze działanie może być takie. Oj, ty niedobry Putinie, niedobry ty, nie wolno tak Polski napadać. To jest pierwsze działanie, załóżmy. Drugie działanie to może być na przykład, wyślemy im hełmy Polakom, nie? Wyślemy im hełmy, bo wiadomo, mają te stare metalowe czapki blaszki, wyślemy im kewlary. To na pewno im pomoże. Jest pomoc? Jest jakieś działanie, które uznali za konieczne? Jest. Dalej, możemy wyślemy im amunicję. Tak samo jak Ukrainie wysyłamy amunicję, wysyłamy sprzęt, wyślemy Polakom amunicję, sprzęt i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Czy będą sobie radzili, czy nie? I nie, wiecie, to jest z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony trzeba to uznać za logiczne, tak? I za prawdopodobne, że wszyscy uznają takie działania za konieczne, jakie sobie wyobrażą. Czyli to nie będzie wjeżdżamy i się bijemy, tylko będziemy im pomagać. Wyślemy im pomoc humanitarną. Ostatecznie łącznie z użyciem siły zbrojnej, czyli w ostateczności dopiero użyją siły zbrojnej. I ja to tak interpretuję i bardzo wiele osób to tak interpretuje. Także tu nie ma napisane, że działania polegające na użycie siły zbrojnej. Czyli wjeżdżamy z naszą artylerią, z naszymi pojazdami i walczymy razem z Polakami. No tak nie do końca. W celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. No, także wydaje mi się, że tutaj sobie wyjaśniliśmy, czy NATO nam pomoże i oczywiście tak pomoże nam, ale nie tak pomoże, jak niektórzy sobie wyobrażają. I to jest bardzo ważne. No i drugie pytanko. Kto będzie bronił Polski w razie W, w razie konfliktu zbrojnego, w razie mobilizacji? Ale powiem Wam tak. Łatwiej sobie odpowiedzieć na pytanie, kto nie będzie bronił Polski. No to przypominam, Polski nie będą bronili politycy i ich dzieci, ich wnukowie. Jestem przekonany co do tego. Polski nie będą bronili urzędnicy, oczywiście wysokiego szczebla, bo ci mali urzędnicy, którzy gdzieś tam pracują, no to wiadomo, pójdą albo mają przydziały, pracownicze przydziały mobilizacyjne, albo ich dzieci oczywiście pójdą walczyć, jak najbardziej. Ale ci wyżsi urzędnicy, czy tam prezesi spółek Skarbu Państwa, absolutnie, wy sobie wyobrażacie, że ktoś z rodziny pana Obajtka pójdzie na wojnę? No nie, nikt nie pójdzie. Tam wszystko jest połapane, że tak powiem. Czy sobie wyobrażacie, że prokuratorzy, ich dzieci, wnuki sędziów, prokuratorów i tak dalej, czy ktoś z nich pójdzie na wojnę? Nie. Ci, co mają hajsiwo, jakby ktoś nie wiedział, jak są po japońsku pieniądze, nie? Hajsiwo. Także jak ktoś ma hajsiwo, no to wtedy na wojnę nie idzie. I to jest normalne. Dlatego ja cały czas namawiam, żeby być może jakiś mądry prawnik, być może ktoś napisałby ustawę, w której zawrze się, że w pierwszej kolejności, w razie konfliktu zbrojnego, są powoływani dzieci, wnuki, polityków, najwyższych urzędników, prokuratorów, i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim tych prezesów spółek Skarbu Państwa. Tych na najwyższych stanowiskach, którzy biorą największe hajsiwo. Tak bym to zrobił. Ale oczywiście to jest banda hipokrytów. Politycy to jest banda hipokrytów. Oni tego nie zrobią i oni czują się bezpiecznie. Wiecie, dla nich czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, to oni to mają w głębokim poważaniu. Mówię, to jest banda hipokrytów. Oni wiedzą, że kto będzie bronił Polski? My wszyscy. My wszyscy tutaj tacy, wiecie, normalni ludzie, że tak powiem.
normalni Polacy, a ci tacy Polacy, wiecie, politycy, co się uważają za Polaków, a szkodzą Polsce, działają na niekorzyść obywatela, działają na niekorzyść Polski, no oni nie, oni są bezpieczni. Dla nich to bez znaczenia, czy będzie wojna. Taki, wiecie, taki Hołownia, to może sobie pierdzielić głupoty, że będzie wgniatał Putina w ziemię, nie swoimi rękami. Bo on sobie będzie jeździł limuzynami, brał pieniądze, a wojna będzie się toczyła. Czy tam konflikt zbrojny będzie się toczył. Dlatego jeszcze raz namawiam, piszcie w komentarzach, jak to powinno wyglądać. Wiem, że piszecie cały czas, nie? Ale trzeba ich zalewać tymi komentarzami i pokazywać, jakie są nastroje. Co my o tym myślimy. Druga sprawa. Trzeba sobie zadać pytanie, czy państwo polskie jest twoim przyjacielem, czy twoim wrogiem. To jest bardzo ważne, nie? Bo teraz tak. Mamy, zalewają nas syfem z Ukrainy, jak to powiedział nasz kochany premier Donaldinho. Zalewają nas syfem z Ukrainy i cały czas to trwa i nikt nie ma mocy, żeby powiedzieć dość. Nikt nie ma mocy, żeby zaciągnąć hamulec. No to jest działanie na niekorzyść państwa. Kto odpowiada za to, że to wjeżdża? No chyba politycy. No chyba Donaldinho i spółka. I oni tak chodzą sobie, gadają z tymi politykami, pieprzą głupoty. Ale sprawczości żadnej. Efektu żadnego. Tu ma być efekt. A na razie jest działanie na niekorzyść. Na razie państwo jest naszym wrogiem. Bo pozwala na to, że nas zatruwają. Pozwala na to, że rolnicy tracą. Pozwala na to, że gospodarka upada. No to kto tu jest naszym wrogiem? Czy państwo jest naszym przyjacielem, czy naszym wrogiem? Piszcie w komentarzach oczywiście. Druga sprawa, oczywiście, Zielony Wał. Czy państwo jest naszym przyjacielem, czy państwo jest naszym wrogiem? PiS-owcy, PO-owcy i inne te przydupaski polityczne. Wszyscy jak jeden mąż zgodzili się na Zielony Wał. Nic nie zrobili, aby przeszkodzić temu, żeby w Polsce nie było zielonej ekopatologii. Bo Zielony Wał działa na niekorzyść Polaków, na niekorzyść Polski, na niekorzyść gospodarki. I w tym momencie no, państwo jest naszym wrogiem. Państwo zmusza nas do tego, żebyśmy wymieniali piece, byli ekopozytywni, zmniejszali te emisje CO2, zabraniają nam kupować nowych samochodów spalinowych, nakazują kupować elektryki, nakładają kolejne podatki, żeby tylko nas zniechęcić, żeby tylko nas dobić, stłamsić. No to jest państwo, które jest twoim przyjacielem? Nie no, dali mi 800+. To dobrze, idź za ten 800+, walczyć na front. Gratuluję. Tak nam dopierdzielają, że to jest bania mała. Kolejna sprawa, słuchajcie. Już w poprzednich materiałach mówiliśmy, że zakładamy fundacje. Po co się zakłada te fundacje? Bo państwo nie jest w stanie ludziom pomóc. Ludziom, którzy są w potrzebie, Polakom, nie są w stanie pomóc, a Ukraińcom, załóżmy, są w stanie pomóc. Kto tu powinien być na pierwszym miejscu? Państwo powinno być przyjacielem Polaka w pierwszej kolejności, Ukraińca w drugiej kolejności. No to jest chyba logiczne, że jak i ty, ja jako Polak pojadę do Niemiec, to Niemcy powinni być przyjacielem w pierwszej kolejności Niemca, w drugiej kolejności Polaka. A nie, witamy braci Ukraińców, dajmy im wszystko, oddajmy im to, co nasze, najlepiej jeszcze pozwólmy im gdzieś tam za darmo mieszkać, dajmy im socjal. Ja nie hejtuję Ukraińców, bo wiem, że jest bardzo dużo Ukraińców, którzy pracują i na naszą gospodarkę, na Polskę pracują, płacą podatki. I tych Ukraińców oczywiście witamy z otwartymi rękami, a nie robów żegnamy na front, won. Tak to powinno wyglądać. A nie, że teraz, żeby iść do lekarza pierwszego kontaktu, do internisty, bo masz jakiś tam, wiecie, zwykły problem, grypka i potrzebujesz recepty na leki, to musisz czekać. Zależy gdzie. 1, 2, 3 dni, czasami tydzień do lekarza pierwszego kontaktu. Państwo jest twoim przyjacielem, czy państwo jest twoim wrogiem? Jeszcze raz się pytam. No, a do specjalisty ile? Rok, 2 lata? Zależy do jakiego? 3 lata, 4, 5? No to państwo jest twoim przyjacielem, czy państwo jest twoim wrogiem? Płacisz podatki, zarabiasz na to państwo,
zarabiasz na 800+, dajesz państwu kasiurę, żeby państwo mogło wypłacić 800+. I tak jesteś w plecy. No a państwo roztrwania te pieniądze. Politycy się wożą limuzynami. Jedzą sobie ostrygi, krewetki i tam inne jaszczurki. Biorą hajsiwo. A my musimy czekać 2 lata do lekarza. A no chyba, że wiecie, no jak masz kasiurę, to nie czekasz, to idziesz prywatnie. No to gdzie tu jest plus? Gdzie tu jest państwo, za które chciałbym walczyć? Nie? Podatki, ochrona zdrowia, edukacja. Kolejny temat. Edukacja. No dlaczego są szkoły prywatne? Znaczy, że zwykła szkoła państwowa jest tak do dupy, że musiała powstać szkoła prywatna? Że zwykła edukacja jest tak do dupy, nauczyciele są tak źle opłacani, że to nie zdaje egzaminu i muszą powstawać szkoły prywatne? I trzeba płacić? To słuchajcie, prywatna służba zdrowia, publiczna służba zdrowia, na którą się płaci pieniądze. Niektórzy płacą podwójnie oczywiście, a przez 2 lekarzy nie są leczeni, bo jeżeli ktoś na przykład pracuje na etacie i dodatkowo założy sobie działalność gospodarczą, płaci podwójne składki zdrowotne, podwójny ZUS, a tylko 1 lekarz ich leczy. To jest państwo przyjazne, czy to jest państwo wrogie? Państwo, które dopieprza nam kolejne podatki. Niedługo nie będzie się opłacało jeździć autem spalinowym, bo wam dopieprzą takie podatki, że wam w pięty pójdzie. Będą wam kazali nowy wał. Więc pytam się, naprawdę, napiszcie, czy pójdziecie walczyć, czy kto jest waszym wrogiem? Państwo, które jest moim wrogiem, mam walczyć za mojego wroga? I tu następuje właśnie o to chodzi, żeby do polityków doszło, że jeżeli my mamy bić się za ojczyznę, to ojczyzna musi być naszym przyjacielem, a nie wrogiem. Ojczyzna nie jest moim wrogiem. Wrogiem są osoby, które tak zarządzają, że niestety państwo staje się moim wrogiem. I teraz mam się bić z wrogiem, żeby obronić mojego wroga. No to jest taka patologia jak na Ukrainie. To jest to samo jak na Ukrainie. Ukraińcy, zwykli, normalni ludzie biją się z wrogiem, z Rosją, po to, żeby obronić wroga, jakim jest ich państwo, które zabiera im pieniądze, ludzie tam biorą łapówki. Korupcja na Ukrainie, to wszyscy o tym wiedzą, nikt nie reaguje, nikt nie rozlicza Zełenskiego. No i to jest kpina jakaś. Tam idzie pomoc, dzielimy, dobra, połowa na front, połowa do kieszeni. No pięknie, no tak to się można bawić. No i ci Ukraińcy biedni umierają już 2 lata, bijąc się z wrogiem, żeby obronić swojego wroga, jakim jest państwo korupcyjne. Bo tam na froncie, tak jak powiedziałem, to tak jak u nas będzie, może w przyszłości, mam nadzieję, że nie będzie, ale u nich tam jest, tak, że tam na froncie to nie biją się ludzie, którzy mają kasę, bo ci, co mają kasę, to uciekli do Europy, a tam się biją zwykli ludzie, którzy pracowali gdzieś na etacie, rolnicy, i tak dalej. Normalni, zwykli ludzie, tacy jak my. Niestety. Także niech politycy się zastanowią. Napiszcie zresztą w komentarzach, jakie są wasze odczucia odnośnie tego, czy państwo jest moim przyjacielem, to jest państwo, które mi idzie na rękę, że mogę sobie jeździć moim samochodem spalinowym 20-letnim, wjechać sobie do centrum miasta. Nie, ty jesteś plebsem, ty tam nie będziesz wjeżdżał. Tam będą wjeżdżali tylko ci, co mają hajsiwo. I nowe samochody elektryczne. A ty, Polaczku mały, ty się nadajesz tylko, żeby umierać za nas. Za kastę sędziowską, za kastę polityczną. Ty masz słuchać rozkazów, masz być niewolnikiem naszym, masz płacić podatki, zapierdzielać na 2 etaty, płacić za podatki za samochody spalinowe. A później umierać za nas, za ojczyznę. No taki jest konkluzja, także niestety, jeżeli politycy chcecie, żeby tak było, to niech za nas może walczy Zielony Wał, albo niech za nas walczy ograniczona emisja CO2. Bo skoro chcecie zrobić, niech za nas walczą o drzewa, bo my chcemy zrobić dobrze środowisku, tak? To niech środowisko za nas walczy, niech drzewa za nas walczą. No to przykro mi bardzo, ale to nie jest Władca Pierścieni. To drzewo zaraz się nie poruszy i nie będzie tam walczyło jak we Władcy Pierścieni. To nie jest science fiction.
A oni chyba myślą, że to jest science fiction i science fiction sobie drzewa będą teraz walczyły, bo im daliśmy ekologię, fajnie im się oddycha tym drzewkom i jest super ekstra. Bo zielony wał, bo jest ograniczona emisja spalin. Nie. Ludziom trzeba zrobić dobrze i jak nas będzie stać na tą ekologię, bo nam będzie się żyło dobrze, to my wtedy w drugiej kolejności pomożemy, będziemy ekologiczni. Jak mnie będzie stać na samochód elektryczny, chociaż te samochody elektryczne to tak na dobrą sprawę nie są ekologiczne, ponieważ wyprodukowanie, a później zutylizowanie tych akumulatorów to jest po prostu kpina jakaś. To więcej emisji CO2 idzie na wyprodukowanie i później zutylizowanie tych akumulatorów niż na to, jak będę tankował 20 lat diesla, nie? Ale o tym się nie mówi. Po co? Lepiej być debilem, lepiej być idiotą brukselskim, który tak, zielony wał, bo ekopatolozy przyszli, zielony wał robimy. Dobra, słuchajcie, nie ma co o tym gadać. Napiszcie po prostu w komentarzach, jakie jest wasze podejście do tego wszystkiego. Uświadamiajmy politykom, że tak, będziemy umierać za ojczyznę, ale nie za wroga. Także dajcie łapę w górę, jeżeli się podobało, udostępnijcie materiał. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, w linkach pod filmem macie możliwość różnego rodzaju wsparcia, łącznie ze sklepem, na którym znajdziecie koszulki, bluzy z motywem wojskowym, patriotycznym. A na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki, cześć i czołem.